No tym razem mam dla Państwa ciekawostkę. W naszym studiu targowym Mikrokosmos. Bardzo proszę przedstawić siebie i przedstawić swoją inicjatywę, no i atrakcje, które ona oferuje. Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Łukasz Wagner, jestem właścicielem parku edukacyjno-rozrywkowego Mikrokosmos, który znajduje się w miejscowości Ujazd koło Tomaszowa Mazowieckiego. Park został otwarty we wrześniu ubiegłego roku, cieszył się ogromnym zainteresowaniem przez 2 miesiące swojej działalności, ponieważ był otwarty, dopóki nie przyszła zima. Natomiast zaraz ruszamy z kolejnym sezonem 2012. Mam nadzieję, że wiosna przyjdzie szybko i już w kwietniu ruszymy z pełną ofertą. Nasze owady już nie mogą się doczekać. Ja się nie mogę doczekać owadów, nie mogę się doczekać zieleni tego pięknego miejsca. Dodatkowa atrakcja to nowe owady. Cały sezon będą się pojawiać w naszym parku. No właśnie, dlatego dopytuję o ten mikrokosmos, ponieważ nam mikrokosmos kojarzy się z mikro, czyli owad należy do tego mikro. Ale zdaje się, że u Was poza owadami są jeszcze inne ciekawe obiekty. Ktoś mi mówił, bo nie zdążyłam jeszcze Państwa odwiedzić, że jest tam również Yeti. Słów kilka może o tych makroobiektach. Już muszę wytłumaczyć, o co chodzi. Yeti oraz Eskimosi, iglo i zwierzęta Arktyki i Antarktydy znalazły się u nas w ofercie zimowej, czyli od grudnia teraz do poprzedniego weekendu praktycznie można było oglądać wystawę zimową, czyli ogród zmienił nazwę na 2 bieguny. Również główny charakter parku to edukacja. Także zwierzęta są wykonane w rzeczywistych rozmiarach. Można zobaczyć te wszystkie zwierzęta w jednym miejscu, właśnie w Ujeździe zostały zgromadzone w naszym parku. Do kogo jest dedykowana Wasza oferta? Do każdego. Od przedszkolaka poprzez stulatka. Czyli to może być rodzinna oferta również? Jak najbardziej. Jest szereg ofert dla rodzin przygotowanych, dla szkół, dla grup zorganizowanych. Zielone lekcje prowadzimy. Rodziny z dziećmi przyjeżdżają, odpoczywają na łonie natury. Dodatkowo czegoś się mogą dowiedzieć o fascynującym świecie owadów. Dodam, że nasze owady są rekomendowane przez profesorów entomologii z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przez co mamy taki certyfikat, że ich budowa morfologiczna jest taka, jak należy, czyli one są po prostu tylko powiększone, znacznie powiększone. Mhm. To fantastycznie. To proszę jeszcze przypomnieć, od kiedy rusza mikrokosmos? Z pierwszym pojawieniem się liścia, tak powiem, czyli kiedy pojawi się prawdziwa wiosna, wtedy ludzie zaczną do nas przychodzić, natomiast tak kalendarzowo chciałbym już otworzyć od 1 kwietnia praktycznie. Od 1 kwietnia. Tak, natomiast to nie jest Prima Aprilis. Nie, to nie jest Prima Aprilis. A właśnie. Czy można Was również znaleźć na stronach internetowych? Oczywiście www.mikrokosmos.edu.pl, także mikrokosmos.edu.pl z końcówką na edu, nacisk cały czas w naszym parku. Wszystkie informacje, aktualności oraz liczne zdjęcia w wielu galeriach zachęcam do odwiedzenia. No i zapraszam do przyłączenia się do nas na Facebooku, gdzie mamy już rzeszę fanów i tam zawsze aktualności są na bieżąco. No i oczywiście zapraszamy Państwa na stoisko targowe. Tak, oczywiście zapraszam na stoisko targowe. Jesteśmy tutaj do jutra. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.